Witajcie kochani w nowym filmie. Już jak widzicie, lekko świątecznej osłonie, szczególnie jeśli chodzi o mój sweter dzisiaj. No, ale ze względu na temat dzisiejszego odcinka, no to przeodziałam po prostu jeden z moich świątecznych swetrów, które uwielbiam i będę też w grudniowych odcinkach na pewno je nosić na zmianę. No, także jeśli chodzi właśnie tutaj o setup, no, dodałam wieniec świąteczny, dodałam lampki choinkowe, żebyście poczuli już ten klimat, ponieważ już powoli zaczynam tutaj w pokojach, w dom dekorować, tak żeby było jak najbardziej świątecznie. Przepraszam Was też za tą dłuższą przerwę, ponieważ do tej pory w tym miesiącu, a jest 25, pojawił się jedynie jeden film, ale w tym tygodniu mam zamiar Wam to wynagrodzić. No i w tym tygodniu codziennie będzie pojawiał się film. No, także wyczekujcie tych filmów po południu, codziennie będzie co oglądać. I dzisiaj zaczniemy właśnie ten tydzień filmów od otwarcia kalendarza adwentowego. Pytałam się Was, czy chcecie zobaczyć takie filmy, czy wolicie właśnie film na YouTubie, gdzie będę otwierała cały kalendarz, po prostu pokazywała Wam, co jest w środku, czy warto dany kalendarz kupić, czy chcecie, żebym otwierała codziennie na stories. Wydaje mi się, że zaledwie 10 głosami wygrała odpowiedź, że chcecie zobaczyć je w filmach na YouTubie, co mnie osobiście bardzo cieszy i dlatego też wolałam tę opcję, ze względu na to, że ja za bardzo nie jestem regularna, jeśli chodzi o moje Insta Stories. I jak kiedyś otwierałam jakiś kalendarz adwentowy, nie wiem czy to w tamtym roku, czy jeszcze w poprzednim, na Stories, to pamiętam, że czasami musiałam otworzyć kilka okienek, ponieważ zapomniałam to zrobić, albo zobaczyłam już na Stories u kogoś innego dane okienko i już po prostu nie miałam motywacji, żeby Wam to pokazywać. Dlatego w tym roku kalendarze, które otrzymałam w paczkach PR-owych, które pokazałam Wam zresztą na Insta Stories, będę otwierała w filmach. Nie zasypię Was tutaj absolutnie otwieraniem kalendarzy, ponieważ mam tylko 3 sztuki, chyba że coś jeszcze w trakcie otrzymam, coś może kupię, to jeszcze Wam coś pokażę, ale plan jest taki, że pojawią się tylko 3, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Także już ten wstęp jest zapewne gigantyczny, ale przechodzimy w końcu do tego, o czym jest ten film, czyli otwieramy dzisiaj kalendarz marki Maybelline. Jest to taki spory kalendarz, jak widzicie, i ten kalendarz dostaniecie w cenie 189 zł na Zalando i nie dajcie się oszukać i nie kupujcie na Allegro czy na innych stronach, ponieważ widziałam nawet cenę za niego 280 zł, także różnica jest naprawdę kolosalna, a dzisiaj zobaczymy, czy warto właśnie go kupić za te 189 zł. Także zaczynamy po kolei od okienka numer 1, którego oczywiście nie mogę znaleźć. Dobra, mamy go tutaj. Pierwszy dzień nie zapowiada się dobrze. Nie wiem, czy z moimi paznokciami będzie mi łatwo otwierać w ogóle. W pierwszym okienku mam lakier do paznokci. Jest to lakier Superstay Forever Strong 7 Days. I jest to odcień, słuchajcie, Move On 255. Odcień jest naprawdę przepiękny, to jest zdecydowanie moja bajka, ja uwielbiam takie odcienie, nawet zresztą mam podobne, tylko ciemniejsze, aktualnie na paznokciach. No i też ja już miałam taki mały spoiler, jeśli chodzi o ten kalendarz, ponieważ na jednym z eventów, jak rozmawialiśmy właśnie pomiędzy sobą na Maybelline Squad, no to dowiedziałam się, że właśnie jest sporo lakierów do paznokci w tym kalendarzu. No ale niestety te kalendarze nie są specjalnie robione na rynek polski, gdzie jednak większość osób hybrydy nosi, tylko na rynek zagraniczny, a na przykład w Stanach hybrydy nie są tak bardzo popularne, jak jest w naszym przypadku, w przypadku naszego kraju. Dlatego nie dziwię się, że te lakiery tutaj są. Niestety, no moje akurat lakiery wszystkie pójdą w świat, ponieważ sama na sobie takich klasycznych lakierów już, słuchajcie, nie używam, nie wiem, nie skłamię, jak powiem 4 lata, ale wydaje mi się, że jeszcze dłużej. Także to pójdzie w świat, ale otwieramy dalej. Także mamy okienko numer 2 tutaj na samej górze. Ja będę musiała tutaj ucinać to moje otwieranie, ponieważ bardzo mi wychodzi to niezgrabnie. W drugim okienku mamy tutaj róż kremowy Dream Matte Blush w odcieniu 40 Mauve Intrigue. Jest to przepiękny odcień, który zresztą będzie pasował do tego lakieru do paznokci z pierwszego dnia. Kolor przepiękny, formuła też bardzo fajna. Są to naprawdę bardzo delikatne róże, którymi nie zrobicie sobie krzywdy. I w ogóle tak mi się wydaje, że w tym kalendarzu będzie dużo takich pełnowymiarowych produktów, że ten kalendarz nie składa się tylko z miniaturek, jak w przypadku niektórych kalendarzy, ale tutaj właśnie rzeczywiście możemy mieć sporo takich produktów pełnowymiarowych, ale zresztą się okaże. Ja już tutaj do Was mówię, a szukam okienka numer 3.
za bardzo ten produkt nie chciał wejść z okienka, ale jakoś dałam sobie radę. No i tutaj mam, słuchajcie, bazę pod tusz z serii Lash Sensational. I tego produktu wydaje mi się, że w Polsce nie ma, no ponieważ nie miałam go w swoich rękach, a jak wiecie, ja z marką Maybelline współpracuję i dostaję zarówno nowości, ale także właśnie mam sporo produktów w swoich zbiorach do testów. Także jest to baza pod tusz, którą na pewno przetestuję i sprawdzę, ponieważ tutaj tusz tej marki bardzo, bardzo lubię. Także kolejny pełnowymiarowy produkt. Na razie zapowiada się dobrze i mimo tego, że mieliśmy tutaj lakier do paznokci, no to wydaje mi się, że do tej pory jest naprawdę ok. Także mamy tutaj kolejne okienko, okienko numer 4 i słuchajcie, tutaj widzicie to? Widzicie to? Nie, muszę Wam wyjąć, żebyście dokładnie widzieli. Trzeciego dnia baza, czwartego dnia tusz, Lash Sensational, pełen wymiar. Także powiem szczerze, że do tej pory już mamy wartość bardzo fajną tego kalendarza, a jeszcze mamy tyle okienek, jak ja tworzyłam na razie dopiero 4. Także wydaje mi się, że ten kalendarz naprawdę będzie bardzo w porządku. Piąte okienko to lekkie do paznokci, ponieważ nie mogłoby być tak pięknie. Jest to Color Show 60 Seconds odcień 349, czyli czerwień, jakoś taka bardzo ciemna na święta w sumie akurat. No i szukamy teraz okienka numer 6. Jest to coś cieniutkiego, także wydaje mi się, że może to być kredka. Byłam blisko, ponieważ jest to konturówka. Jest to seria Color Sensational Lip Liner w odcieniu 630 Velvet Beige. Jest to przepiękny, chłodny odcień różu, który będzie tak naprawdę każdemu pasował, ponieważ jest to odcień zbliżony do naturalnego koloru ust i też nawet pasowałaby do tej szminki, którą mam w tym momencie na ustach. A tutaj teraz też mam właśnie szminkę z Maybelline, tylko ta z serii Superstay Ink w odcieniu 65, ale jak zawsze, wszystkie produkty, które mam na twarzy, jeśli chodzi o makijaż, czasami nawet ubiór, jak jest coś z aktualnej kolekcji, to znajdziecie właśnie w opisie na dole. Także przechodzimy dalej, mamy tutaj okienko numer 7. Konturówki akurat jeszcze nigdy nie używałam, także nie wypowiem się na ten temat. Ale jeśli chodzi o okienko numer 7, mamy tutaj szminkę, też seria Color Sensational i to jest odcień 630 Velvet Beige. Czyli jak możemy się domyślić, no to tutaj jeśli chodzi o konturówkę i szminkę, no to są one idealnie do siebie dobrane, ponieważ mają nawet dokładnie tą samą nazwę, także pełen zestaw tutaj do pomalowania ust. Te szminki są bardzo fajne, jeśli szukacie czegoś nawilżającego, czegoś komfortowego do noszenia na ust i trwałość, mimo że właśnie to wykończenie jest takie satynowo błyszczące lekko, to trwałość naprawdę na ustach jest bardzo fajna, także osobiście Wam polecam. Moim ulubieńcem, jeśli chodzi właśnie o te szminki Color Sensational, to jest odcień na pewno 715, jeśli dobrze pamiętam, czyli taki ultra jasny nudziak, którego lubiłam używać na środku ust, do rozjaśnienia. I jeszcze mam jednego ulubieńca, to jest numer 540, nie pamiętam jak się nazywa, dokładna nazwa, ale to też jest przepiękny kolor. Dobrze, także to było okienko numer 7, pod spodem mamy 8. I tutaj mamy, słuchajcie, maskarę do brwi. Jest to Brow Drama 24 Hour Sculpting Brow Mascara. Jest to transparentny żel, także każdemu będzie pasował, nie jest on tutaj kolorystyczny, także też fajne zagranie, ponieważ nigdy nie wiadomo, w jakie ręce ten kalendarz trafi, czy będzie to blondynka, brunetka, także bardzo fajnie, że jest to żel transparentny. Też żelu transparentnego nie używałam, także też sobie trochę potestuję po tym, jak już tutaj otworzę wszystkie okienka. Także mamy 9, ponownie jakieś cieniutkie okienko i tutaj słuchajcie, mamy kredkę. Już Wam mówię jaką. Jest to seria Line Refine Expression Kajal w odcieniu 33 Black. I to jest seria, której w ogóle nie widziałam u nas w szafach Maybelline. Także w ogóle jest to produkt taki zagraniczny. Także jest szansa, że właśnie tutaj będzie kilka produktów, które w szafie normalnie nie są dostępne. Jest to tutaj, jak jest napisane, produkt wodoodporny, soft liner. Być może tylko nazwa się różni, ponieważ czasami jest tak, że na amerykańskim rynku jakby opakowanie różni się, czasami nazwa, a produkt jest dokładnie taki sam, tak jak na przykład ten korektor popularny z tą gąbeczką na wierzchu, on się zupełnie inaczej nazywa w Europie, a inaczej w Ameryce. Także może to być normalnie ta seria właśnie żelowych kredek, które są wodoodporne, które zastygają, z którymi trzeba dosyć szybko pracować, ale jak już zastygną, to trzymają się cały dzień. Także osobiście Wam polecam. Dobrze, czas na 10 okienko, które mamy tutaj. I to jest, słuchajcie, topko z serii Superstay, czyli będzie pasował do lakieru z pierwszego okienka. No i co? 10 dni za nami. Mamy 2 lakiery, 1 top coat, no a inne produkty są naprawdę bardzo ciekawe. Także co? Lecimy dalej.
jedenastka, której w tym momencie nie mogę znaleźć, mamy to. To jest, słuchajcie, kolejny róż. Ponownie w tej kremowej wersji jest to odcień 10 Flirty Pink. Jest to cieplejszy odcień różu. No tutaj dla porównania pokażę Wam, jak te odcienie prezentują się obok siebie. Także na górze mam tutaj ten pierwszy odcień, na dole ten drugi. Także nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, ale tak prezentuje się właśnie różnica pomiędzy tymi odcieniami. W następnym okienku mieści się kolejna maskara, jest to seria Classic Volume Express, znaczy jedna też z popularniejszych, takich bardzo klasycznych produktów i wydaje mi się, że jedna w ogóle z pierwszych maskar, jakie właśnie w szafie Maybelline się znalazła. No i co? Czas na 13 okienko. W 13 okienku mamy pierwszą miniaturkę. Do tej pory wszystkie produkty były pełnowymiarowe, teraz mamy tutaj miniaturkę bazy nawilżającej serii Face Studio Prime i jest to baza z kwasem hialuronowym. Mamy tutaj 10 ml produktu, nie pamiętam, czy standardowa ma 30 czy 50, wyświetliłam się informacja tutaj gdzieś na ekranie, ale ta tubka jest no, dosyć spora, jeśli chodzi o taką pełnowymiarową wersję. Ja osobiście lubię w kalendarzach adwentowych to, że właśnie jak dostaniemy jakieś miniaturki, to one są fajne w podróż. W szczególności jeśli chodzi o coś takiego jak baza, jak jakieś produkty pielęgnacyjne. Ja zawsze jeśli chodzi o miniaturki pielęgnacji, zawsze sobie je zostawiam, trzymam w oddzielnym pudełeczku i czekają te produkty na kolejną podróż. Sama osobiście takie miniaturki lubię i wydaje mi się, że jest to fajna opcja, żeby właśnie coś przetestować, a wtedy no niekoniecznie się ten produkt zmarnuje. Także mamy kolejne okienko 14 i tutaj mamy kolejną szminkę z serii Color Sensational i to jest właśnie ten jeden z odcieni, które mówiłam Wam, że lubię, czyli 540 Hollywood Red i to jest przepiękny odcień. Pamiętam, że jak pracowałam w drogerii, to musieliśmy mieć na ustach właśnie odcienie z tych produktów dostępnych w sklepie i właśnie bardzo często na moich ustach gościła ta szminka. Jest naprawdę przepiękna. W 15 okienku jest kolejny top coat i to jest też top coat z serii Superstay i jest to Flash Dry Quick Dry Top Coat i ja początkowo jak otworzyłam okienko myślałam, że to jest czarny lakier i się zdziwiłam, ponieważ czarny lakier nie jest dla każdego, sama lubię czarne paznokcie, ale wiecie, to nie byłby zbyt uniwersalny produkt, żeby umieścić go w kalendarzu adwentowym, no a jak się okazało, to jest to kolejny top coat, tylko ten jest szybko schnący. No, lecimy dalej, także 16 dnia szukam i znalazłam i co tutaj się kryje w środku. Kolejna szminka serii Color Sensational i to jest odcień 107 Fairly Bare. No i to jest taki typowo barbiowy odcień, który nie będzie dla każdego, ponieważ rzadko kto wygląda dobrze w takim odcieniu, ale można użyć przynajmniej do ombre, także też może się nie zmarnuje. Aczkolwiek nie jest to taki produkt właśnie dla każdego, jak już wspomniałam. Mamy kolejną miniaturkę bazy i jest to Face Studio Prime i ta jest z mikroperełkami, także jest to baza rozświetlająca. Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że żadnej bazy nie przetestowałam, wydaje mi się, że mam je wszystkie w wersji pełnowymiarowej, ale ja osobiście nie jestem typem osoby, która nakłada bazę pod spodem. Czasami właśnie takie rozświetlające, ale muszę się tutaj zrehabilitować i zacząć je używać. I wiem, że dawno temu obiecałam Wam filmik z testem baz i pracuję nad tym. Znaczy, szukam motywacji tak naprawdę, żeby go zrobić. Naprawdę bardzo ciężko się otwiera, wyjmuję tutaj produkty z tego kalendarza, w szczególności jeśli chodzi o lakiery do paznokci. Dobra, mamy to, słuchajcie. Znowu lakier do paznokci. Seria Color Show i to jest odcień 31, czyli taki frenchowy, mleczny z różem odcień. Bardzo ładny, ale właśnie to nie będzie produkt transparentny, taki delikatnie półprzezroczysty, ale bardziej po tej kryjącej stronie niż tej przezroczystej. To było okienko numer 18, także czas na 19 i to jest coś troszeczkę większego. I to jest maskara. I maskara, słuchajcie, której na rynku polskim w ogóle nie ma. Powinnam co prawda pokazywać Wam, jak otwieram te produkty i trzymać kalendarz odwrotnie, ale to naprawdę nie jest takie łatwe z moimi paznokciami. To jest, słuchajcie, maskara Great Lash i to jest w ogóle pierwsza maskara, jaka pojawiła się właśnie z marki Maybelline. Pierwsza w ogóle maskara na świecie w takiej wersji właśnie klasycznej, znaczy dla nas klasycznej, właśnie z wyciąganą szczoteczką. To jest produkt, którego w Polsce w ogóle nie ma, ale to jest jeden z bardziej kultowych produktów. Ma bardzo fajną, zgrabną szczoteczkę, ja go używałam, dosyć delikatny efekt daje na rzęsach, podsztuczne rzęsy jak najbardziej, nie osypuje się nic takiego. Wydaje mi się, że też można ją dostać czasami w TK Maxie, ale wiecie, jakie jest moje stanowisko, jeśli chodzi o właśnie maskary w sklepach takich stacjonarnych, omijam
omijam i omijam i szerokim łukiem. Okienko 20, tak jak spodziewałam się tutaj po kształcie, mamy kolejny lakier do paznokci. No i jest to, słuchajcie, lakier z tej serii Color Show, odcień 352. Czyli taki bordowy, też bardzo ładny odcień. No co prawda, no jest tych lakierów już dosyć sporo, no ale wydaje mi się, że to jest jednak taki zapychacz, ponieważ oprócz lakierów były do tej pory dwie miniaturki i wszystko inne jest pełnowymiarowe. I tak naprawdę już wartość tych kosmetyków przeważa wartość tego kalendarza, także po prostu chcieli coś, co jest, wydaje mi się, że tańszego, tutaj włożyć, żeby zapełnić tyle okienek. Ja tutaj szukam, słuchajcie, wzrokiem. O dobra, mamy tutaj 21. To jest kolejna kredka lub konturówka. Kredka z tej samej serii w odcieniu brązowym, także wodoodporne. No i co? Teraz staram się w ogóle troszeczkę iść szybciej, ponieważ czuję, że za bardzo się rozgaduję. Maskara serii Lash Sensational. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi. To jest po prostu nazwa taka, że można sobie język połamać. Wersja wodoodporna, którą też już używałam. I tak jak wspominałam, lubię bardzo tę serię. Szukam, słuchajcie, numeru, który już otworzyłam. 22 już było. 23. I to chyba jest kolejny lakier. Tak, jak widzicie, też bordowo-burgundowy, tylko ciemniejsza wersja, też seria Color Show. A jest to dokładnie numerek 45. No i słuchajcie, czas na okienko wigilijne. Czyli powinien być tutaj produkt, wiecie, taki najlepszy z najlepszych. W sensie ja bym sama w Wigilię wsadziła coś najlepszego. Mówiłam wam już, co mam na ustach dzisiaj. I jest to Super Stay Matte Ink w odcieniu 65, czyli dokładnie ten odcień, który mam na ustach. Także bardzo fajny, uniwersalny kolor, który będzie pasował każdemu. Pusty, to mogłam już rzucić. Będzie pasował każdemu. Wygląda cudownie, trzyma się rewelacyjnie. Bomba, naprawdę jest to bardzo fajna. Fajny produkt na zakończenie, chociaż w ogóle spodziewałam się, że właśnie będą jakieś też miękki wpłynie. Podsumowując, w kalendarzu znajduje się 7 lakierów już łącznie z top coatami, czyli jeśli nie używam tego typu produktów, to odpada nam 7 okienek z 24, ale zostaje nam 17. I słuchajcie, w tych 17 były tylko dwie miniaturki. A wszystko inne jest pełnowymiarowe. Mamy tutaj dużo maskar, ale jest to naprawdę bardzo spoko, ponieważ jednak te maskary dosyć często się wymienia i w momencie, kiedy lubicie maskary Maybelline, to będziecie mieć zapas tak naprawdę na cały rok, ponieważ jedna maskara starcza na 3 miesiące codziennego używania, także mamy tutaj 4, super sprawa. I wartość tych produktów jest naprawdę spora i moim zdaniem jak najbardziej się ten kalendarz opłaca kupić, ponieważ wartość w środku przewyższa tę właśnie, którą musimy zapłacić za pełen kalendarz, ale oczywiście musicie sami tutaj podjąć decyzję, czy przydadzą wam się te produkty, czy nie. Ponieważ jeśli któreś z tych produktów już testowaliście i wam nie przypadło do gustu, no to wtedy wiadomo, że ta kalkulacja już nie bardzo wychodzi, ale to nie dość, że jest fajna opcja, żeby przetestować więcej produktów danej marki, to jeszcze właśnie mamy fajną wartość za mniejsze pieniądze. Wydawało mi się, że te filmy ja nagram w 10 minut. A za bardzo się rozgaduję, ale może to dlatego, że tutaj miałam co powiedzieć o tych produktach, że są to produkty, których już testowałam, ale podobnie będzie w sumie z kalendarzem z NYXA, ponieważ tamtych produktów też używałam sporo, ale mam nadzieję, że z innymi uda mi się to zrobić szybciej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia jutro w kolejnym filmie.